Pokażę wam, jak się robi ten tuning driftowy, jak ja tuninguję samochody, jak ja robię samochody do driftu. Wszyscy, co chyba kupią Fordzę na starcie, dostają te samochody do driftu, Fordza, tam Formula Drift czy coś takiego. I one są strasznie łatwe do driftowania, w zasadzie nie ma żadnego problemu. Driftuje się nimi jak w jakiejś grze arcade'owej, jak w Need for Speed Undergroundzie, po prostu w Fordzie. Nie musisz się niczym stresować, tak? Ale jeśli chcesz sobie swoją taką furę, powiedzmy jakąś, która ci się bardziej podoba, zrobić od podstaw do driftu, tutaj też nie ma żadnego problemu, praktycznie każdy samochód da się zrobić, ale są takie samochody, które no, da się zrobić lepiej na drift. Na przykład samochody z silnikiem, tak jak na przykład mamy Hennessey'a Venom GT, on ma silnik centralnie, czyli w centrum samochodu jest ten silnik, no i wtedy ta masa samochodu jest lepiej rozłożona, co na wyścigi to jest dobrze, no bo wtedy samochód lepiej się prowadzi, lepiej skręca, lepiej trzyma się drogi, dupą tak nie rzuca, tak? No ale do driftu nie jest to pożądany efekt, no bo my chcemy tą dupą sobie fajnie zarzucać. Więc najlepiej do driftu wybierać samochody, które mają silnik z przodu, no i napęd na tył. Jeśli mają silnik z przodu, a mają napęd na przód, to też możemy sobie zrobić konwersję napędu i zrobić napęd na tył, tak jak robiliśmy sobie to w Golfie. Tutaj mamy na przykład też Honeycorna z napędem na 4 koła. On jest bardzo fajny też do driftu, też go sobie sprawdzałem, da się nim driftować, jest spoko. Natomiast, no wybierzmy sobie jakiś tutaj samochód taki ciekawy, żeby go zrobić na drift od podstaw. No dobra, weźmy sobie RX-8. RX-8, tutaj jedna osoba pisała, widziałem, że na streamie pisała, żeby wziąć RX-8. No to weźmy sobie RX-8. RX-7 są popularniejsze do driftu, ale 8 też da się zrobić. Ósemki mają to do siebie, no w ogóle te Mazdy mają to do siebie, że mają bardzo lekkie te silniki, które generują dużo mocy. I one też no, na tych standardowych silnikach aż tak dobrze nie latają. Trzeba zrobić też zamianę silnika na jakąś V-kę i wtedy te Mazdy brzmią po prostu brzydko. No ale my może uda nam się zrobić jakąś Mazdę po prostu. O, tu mamy malowanie chyba z Most Wanted nawet, zobaczcie. Także bardzo klimatycznie. Malowanie z Most Wanted, ktoś zrobił, zajebiście, bierzemy. I zobaczcie, nie możemy zajrzeć sobie tu chyba pod maskę niestety. Bardzo słabo, nie? Bo byśmy zobaczyli sobie, jak ten silnik Wankla wygląda. I też nie możemy sobie otworzyć tych drzwi tylnych, a one są bardzo fajne, bo otwierają się w drugą stronę niż normalnie w każdym samochodzie. Więc to jest takie charakterystyczne dla Mazdy i szkoda, że tego w Fordzie nie można zrobić. Szkoda. I teraz tak, robimy sobie tuning, no i najlepiej robić sobie tuning, no wiadomo, włożyć najwięcej mocy i samochód potem sam praktycznie ustawia się bokiem. Możemy tu zrobić, możemy zrobić 2,6 litra, no ciekawe właśnie jak brzmi ten silnik, weźmiemy sobie. Standardowo mamy, tak jak mówiłem, napęd na tył, silnik z przodu i wzięliśmy sobie słapa, zrobiliśmy, no i powinien mieć samochód dużo więcej mocy. Ospoilerowanie do driftu nie jest jakieś tam konieczne, nie jest w ogóle potrzebne. Chociaż teoretycznie nie próbowałem jeszcze driftować z dociskiem z przodu, ale tam ten samochód przeważnie ma lecieć, no nie ma się trzymać drogi za bardzo. Tutaj jeszcze mamy dostępny taki zderzak dodatkowy, więc jak tam Dzionek miał podrobionka? Dziękuję Armen za donate. No bardzo dobrze, właśnie sobie tuningujemy Mazdę RX-8 na drift. Wywalimy sobie spoiler z maździochy i możemy z tyłu jeszcze sobie zainstalować inny zderzak, ale standardowy jest bardzo ładny, więc spoko. Więc to mamy. I teraz tak, jeśli chodzi o opony, to zależy od tego, ile będziemy mieli mocy w danym samochodzie. Tutaj na pewno da się Mazdę bardzo mocno zrobić, więc założę sobie opony z pierwszego poziomu, ale jeśli mamy mało mocy do dyspozycji, no to instalujemy sobie opony. W ogóle nie instalujemy żadnych, zostawiamy te standardowe. Jeśli chodzi o właśnie driftowanie, no to czasami nawet warto założyć takie dosyć dobre opony, przyczepne, no bo wtedy lepiej się rozpędzimy jakimś autem, nie? I możemy więcej punktów nabić na strefach driftowych, bo dostaje się więcej punktów za kąt driftu, no i za prędkość przy tym kącie. Im większy kąt, im większa prędkość, tym więcej punktów dostajemy. Więc warto mieć też troszeczkę przyczepne te opony, żeby się w ogóle można było rozpędzić, prawda?
I teraz weźmy sobie napęd na... Znaczy, Boże, przednie koła możemy dać sobie troszeczkę szersze te opony, chociaż nie zawsze. Z tyłu możemy dać tutaj też troszeczkę szersze, bo na pewno będziemy mogli tutaj jeszcze doładować ten silnik mocniej. Tutaj możemy sobie wymienić felgi na jakieś tam stylizowane na drift albo coś takiego. Nie wiem, to już według gustu każdy może sobie wybrać coś innego, nie? Czekajcie, bo tu były takie fajne driftowe. Te nie pasują do tego auta niestety. Dobra, to zostawimy sobie te. I teraz możemy jeszcze cal zwiększyć? Już są za duże. Możemy do tego auta jeszcze doładować dodatkowo dystanse. W środowisku driftowym często właśnie te koła są jakoś tam mocno wysunięte. No, podnosi to troszeczkę taki... walory estetyczne to są głównie. No i troszeczkę lepiej auto się prowadzi, może w tej grze tak jest. Załóż spoiler. Nie, no bez spoilera myślę, że najlepiej będzie latać. No i fajnie, że tu właśnie mamy te dystanse, bo z dystansami samochód wygląda tak troszeczkę poważniej, nie? No i dobrze, tutaj sobie robimy, instalujemy praktycznie zawsze wszystko. Dodatkowo w Fordzie Horizon 4 możemy sobie zainstalować specjalne zawieszenie do driftu, dzięki czemu samochód może lepiej, no, trudniej go przesterować. W Fordzie Horizon 3 mieliśmy tylko wyścigowe zawieszenie, no i łatwiej było te samochody zwykłe przesterować. A tutaj, no, jeśli mamy to zawieszenie, oczywiście to wyścigowe też możemy sobie tak obniżyć mocniej, tylko domyślnie to już jest tak ustawione i zobaczcie, że to zawieszenie driftowe ma już w standardzie ustawione koła w negatywie, to sobie też tam oczywiście później możemy zmienić w tuningu, do czego zaraz dojdziemy. Natomiast w tym driftowym ustawieniu, w tym driftowym zawieszeniu najważniejsze jest to, że koła mogą się mocniej skręcać, krótko mówiąc, czyli mamy większy kąt skrętu kół. Instalujemy sobie wszystkie te stabilizatory, wszystkie te pierdoły. Klatkę bezpieczeństwa możemy zainstalować. Ponoć w Fordzie ta klatka bezpieczeństwa działa tak, że usztywnia troszeczkę samochód, on staje się taki troszeczkę bardziej responsywny na nasze skręcanie, powiedzmy na padzie czy na kierownicy. Okej, zobaczcie, myślałem, że można go mocno ulepszyć, ale nie. No, myślę, że tyle mocy nam wystarczy. Mamy tutaj 500 kW. Nie, no wystarczy, no na pewno, kurde, te silniki są ok. Natomiast widzę, że tam nie było aż tak dużo mocy. To nie wiem, czy nie zmniejszę sobie. No zobaczymy, jak się będzie zachowywał samochód. To tak zawsze się dostosowuje te auta po tuningu i się patrzy, jak tam. No i teraz tak, wchodzimy w tuning. I tutaj przeważnie zostawiamy ciśnienie w spokoju, bo to takie, jakie jest, to jest ok. Tutaj jeśli chodzi o przyspieszenie, to zależy, jak nam samochód będzie się rozpędzał. Jeśli będzie się słabo rozpędzał, no to przy drifcie nie musimy jeździć 300 km na godzinę. Możemy sobie skrócić te biegi, ale znowu też na zakrętach, jak lecimy, to czasami zmieniać co chwilę bieg z dwójki na jedynkę jest do dupy. Ja sobie zawsze robię tak, że ustawiam sobie do końca tej statystyki ostatni bieg, żeby tam dosięgał. Ale zobaczymy, jak samochód będzie się dławić, no to wtedy się te biegi też poskraca. Można sobie na przykład ustawić w ten sposób, to już tam według uznania. No i tutaj bardzo ważna rzecz, najważniejsza jeśli chodzi o tuningowanie chyba driftowe, znaczy jedna z dwóch najważniejszych, czyli musimy mieć tutaj na froncie negatyw ustawiony, na maksa najlepiej, i na tylne koła możemy nawet w ogóle negatywu nie robić. Tak ja przynajmniej to robię. No i tutaj kąt skrętu ustawiamy na maksa, czyli w tym wypadku to jest 7 stopni. Dziwne, że 7 stopni, ale dobrze. Ustawiam sobie zawsze na... to są stabilizatory, ustawiam sobie je na sztywno, nie tam na maksa, tylko po prostu. No i tutaj zawieszenie robię sobie też na sztywno. Zauważyłem, że w Fordzie jest ogólnie tak, że jak się zrobi z tyłu... jak samochód ma napęd na tył i z tyłu zrobi się miękkie zawieszenie, to on potrafi łatwiej trakcję łapać. Dlatego czasami w super samochodach robię z tyłu zawieszenie po prostu miększe. Tutaj mamy tłumienie tam nierówności. Tutaj też możemy ustawić to na twardo. To można też jakieś tam inne ustawienia zrobić, też samochód będzie fajnie latał. No i bardzo też ważna rzecz, żeby ustawić hamulec ten taki nożny, żeby ustawić go bardziej na front. Wtedy dupa będzie nam latać lepiej troszeczkę. No i najważniejsza, druga najważniejsza rzecz w tuningu driftowym to ustawienie dyferencjału. Czyli jak przyspieszamy, dodajemy gaz na maksa,
to dyferencjał jest zablokowany, dzięki czemu te koła obydwa kręcą się zawsze z tą samą prędkością i łatwiej jest zerwać przyczepność, a jak hamujemy, znaczy jak puszczamy gaz, no to wtedy te koła mogą się z różną prędkością obracać. I to da nam lepszą kontrolę podczas nawracania w jedną i w drugą stronę. No muszę to wszystko wytłumaczyć, wiem, że dużo gadam, ale... Ale no, chciałem to wszystko wytłumaczyć wam, żeby pokazać wam, jak ja to sobie tuninguję. Nie wiem, czy to są najlepsze ustawienia tuningowe. Dla mnie one działają i daje radę driftować takimi samochodami, więc... No i widzicie, Mazda jest już stuningowana teoretycznie do driftu, jeszcze muszę sprawdzić, czy wszystko jest ok. A no i kolejna bardzo ważna rzecz, jeśli w ogóle chcecie driftować, to musicie wejść w ustawienia. Musicie sobie ustawić trudność tutaj. Wyłączcie sobie ABS, najlepiej sobie sterować, znaczy driftować na tym ustawieniu normalnym, to jest takie arcade'owe sterowanie, tak? Wyłączacie sobie ABS, wyłączacie kontrolę trakcji i stabilności, ale ja nie wiem, jak to dokładnie działa, ta kontrola stabilności, chyba lepiej się wtedy samochód prowadzi. Nie używałem tego w Fordzie, więc nie wiem. No i ja używam sobie skrzyni manualnej, jeśli ktoś chce używać sobie, to może używać manualną ze sprzęgłem, ale no automatu raczej nie używamy, bo chcemy mieć kontrolę pełną nad zmianą biegów podczas driftu, prawda? No i tyle. Resztę ustawień to według tam, jak chcecie sobie ustawić. Tylko ważne, żeby kontrolę trakcji oczywiście wyłączyć, ABS, no i kontrolę stabilności też możecie wyłączyć, żeby mieć tą pełną kontrolę nad samochodem w każdym momencie, tak? Dobrze, wytłumaczyłem chyba już wszystko, co miałem wytłumaczyć. Teraz możemy w końcu przejść do tego driftowania. Ej, wybrałem najgorszy chyba możliwy tuning do driftu, bo samochód brzmi okropnie. Brzmi pasku. Przepraszam, ale no będziemy taki samochód testować, pokażę wam, że takie ustawienia działają. Dobrze. Więc tak, jest możliwość, że są tutaj zbyt przyczepne opony, ale chyba nie będzie tak źle. Nie, dobrze będzie. Tak, i już sobie lata. Troszeczkę za przyczepne opony są, ale damy radę tam podriftować jakoś. Co do driftowania, to sami musicie wyczuć dokładnie, jak to robić. No, ja to robię... Ja też nie driftuję jakoś najlepiej, więc ciężko mi to wytłumaczyć tak jakby dobrze. Może to zrobię jeszcze inny taki odcinek i wam to opowiem, natomiast... Widzę, że tutaj ludzie śmieją się na czacie odnośnie dźwięku tego samochodu. No nie dziwię się, bo brzmi paskudnie. Brzmi okropnie. Nie chcę nim za długo jeździć, więc się po prostu przeteleportujmy tutaj. Już mnie uszy bolą od tego. Weźmy sobie mniej przyczepne opony, bo troszeczkę no, za przyczepne są te. Mamy tu za mało mocy i samochód nie chce tak ładnie zrywać nam przyczepności. Nie podoba mi się to. Wściekły komar. Jezu Chryste, głowa odpada. No trochę odpada, nie powiem. No brzmi paskudnie. Jest to chyba najgorzej brzmiący silnik w tej grze. W Fordzie Horizon 3 tak samo było. Zainstalujmy sobie mniej przyczepne opony, żeby łatwiej było latać bokiem. Fajna mikrofalówka. Maszynka do golenia. Fajna masa. Nie wiem, czy taka fajna. Seryjny samochód, znaczy seryjny silnik może by brzmiał lepiej. Dobra. No a teraz jest zdecydowanie lepiej z tym driftem. Mamy tu mniej te przyczepne opony. No i samochód sobie fajnie będzie teraz na pewno, dużo lepiej będzie latał. Jedziemy na strefę driftową, żeby tam zdobyć trochę punktów. Tak, możemy sobie arabskie drifty robić. Nie jest to najlepszy samochód do driftowania, bo tutaj nie możemy zrobić swapa na ciężki silnik, jakąś fałkę, tak? Najlepiej jest mieć samochód, który ma jakąś fałkę, jakiś ciężki silnik po prostu, żeby ten przód był cięższy, wtedy ta dupa ładnie nam lata. A tutaj mamy dosyć taki, no ja wiem, w sumie 2,8 litra to nie jest aż taki lekki ten silnik, nie? No ale jakbyśmy mieli tutaj fałkę, to zdecydowanie
lepiej ta dupa by latała. No, mimo to da się jakoś na tym polecieć, myślę. Dobra, tutaj na przykład przed sobą mamy rondo. I spróbujmy zrobić takie pełne rondo tym autem. Spróbujmy się utrzymać na jednym pasie. O, nie jest tak różowo. Nie, no da się. Szkoda, że jest noc, nie widzicie tak dokładnie, jak ten samochód jest pochylony, ale tam w świetle lamp chyba coś widać, co nie? Jezu, okropnie brzmi. Wybierajcie sobie zdecydowanie jakieś ładniej brzmiące wersje silników. Bo to jest, nie wiem, ten silnik chce wyskoczyć z tego samochodu, on tam cierpi pod tą maską. Ze środka też brzmi tak okropnie. Straszne. Miasz, jak ja tego słucham, to nie wiem, słuchawki wydają mi taki dźwięk i moje zęby wchodzą chyba w rezonans z tym dźwiękiem i aż mnie zęby bolą, aż mi tak trzeszczą, kurde, nie wiem co. Po prostu jak jadę tym samochodem, to mnie bolą zęby. No i warto tu kontrolować ten gaz podczas driftu, to mówię, no sami musicie sobie wyczuć. Jak już zrobicie samochód według tego, co ja wam pokazałem, to zawsze będzie zrywał, zawsze będzie latał sobie jakoś tam bokiem. Dobra, ostatni raz, ostatnie podejście, 75 tysięcy trzeba wykręcić. Dobra, 84 tysiące się udało machnąć. Także można, ale do driftu nie wybierajcie Mazdy RX-8, bo jak widzicie, lipa totalna, jeśli chodzi o ten tunik. To dźwięk, no wkurza. Samochody driftowe to są samochody do zabawy, tak? Mamy się bawić, mamy się cieszyć z tym, że jedziemy takim autem i sobie lecimy bokiem. To jest taki rodzaj sztuki trochę, jeżdżenia po drodze, no i... To ma też fajnie brzmieć, ma fajnie wyglądać, ma dużo dymu robić i zamieszania, więc... No zdecydowanie Mazda RX-8 na tym silniku, bo tam był chyba jeszcze jakiś inny dostępny, ale na tym silniku to jest totalna lipa i wybierajcie sobie coś innego. Natomiast takie jest moje ustawienie do tuningu, do driftu. I jeśli nie wiecie, jak sobie tuningować do driftu, to możecie sobie używać takich ustawień. Tu jeszcze zobaczę, czy jest jakaś... Chyba jakaś rzędówka była. Tak, jest rzędowa czwórka. I to zdecydowanie będzie lepiej brzmieć niż ten dziad, co przed chwilą mieliśmy. Uwaga. No i to już jest kozak, tak? Dźwięk jest fantastyczny, mi się podoba. A teraz są chyba biegi za krótkie z kolei. Trzeba je odrobinkę wydłużyć. Tak, widzicie, że skróciły nam się, no i trzeba je co chwilę zmieniać. To jest denerwujące. Też lepiej, jak będą sobie tam dłuższe. Cyk. No i teraz się przyjemniej driftuje, bo samochód chociaż brzmi lepiej, nie? Dźwięk 100 na 100. Nie jest to V-ka co prawda, ale no zobaczcie, i tak leci bardzo ładnie. Bardzo ładnie, no i brzmi w porównaniu do tego, co mieliśmy przed chwilą. 10 na 10, jak ktoś pisze na czacie właśnie.
Ej, spieprzyłem trochę. Czy to jest silnik V8? Nie. To jest rzędowa czwórka. 1.6. RS6 na drift. Polecam. Magda ksiądz. Dziękuję za donacik. Nie wiem, czy ta Audi będzie dobra do driftu. Mówię, no wszystkie samochody da się zrobić do driftu. Zobaczcie, jak ten ładnie sobie teraz leci. Znaczy wcześniej też dobrze leciał, ale ten dźwięk był taki dystrakcyjny strasznie. O, i przesterowałem, ale trzeba przyznać, że ten moment przesterowania jest no nie jest taki łatwy do osiągnięcia, więc można sobie też fajnie podriftować tą Majochą teraz. No i tak to wygląda. Wypowiadajcie się, co o tym myślicie, o takim tuningu.